Powstanie gminnej komunikacji na wsi to efekt zerwania umowy z miastem. Szkoda, że pani Rogowska nie skorzystała z propozycji prezydenta Raczyńskiego, który mówił, że warto by zorganizować wspólny przetarg na transport miejski, miejsko-gminny. Mija właśnie ten 10-letni okres, po którym miasto musi ogłosić nowy przetarg na organizację przewozów miejskich, na organizację komunikacji miejskiej. Prezydent zaproponował, aby ten przetarg zbliżający się zorganizowało wspólnie miasto z gminą. Wówczas ta komunikacja byłaby jednolita, objęłaby zarówno miasto, jak i wszystkie wsie. Na pewno byłoby koszt tej komunikacji byłby o wiele tańszy. Otrzymaliśmy pismo, że była propozycja, żebyśmy zapłacili jeszcze raz tyle za transport, który płaciliśmy w mieście. Już w tym półroczu, 1 100 000 wychodzi na półrocze, więc 1 100 000 dodatkowo był, pan prezydent chciał, żebyśmy zapłacili. Niestety budżet mamy już oczywiście uchwalony. Od jutra komunikacja gminna będzie obsługiwała 8 linii we wszystkich miejscowościach, które do tej pory były obsługiwane przez miasto. Nie zmieni się lokalizacja przystanków ani godziny przyjazdów i odjazdów autobusów. Mimo tego mieszkańcy obecni podczas dzisiejszego spotkania z rezerwą podchodzą do sprawy. Obawiają się, że to oni najbardziej ucierpią na wprowadzonych zmianach. Na razie mieszkańcy płacić za przejazd nie muszą, ale tylko na razie. Co potem? Jeżdżą w tej chwili wszyscy za darmo, jest to czasowo nieodpłatna. Jakie będą dalsze decyzje, to będzie decydowała już nowa rada. W mieście będzie już bezpłatna komunikacja, chyba że w przyszłości zmieni się na przykład skład rady, bo to rada ostatecznie decyduje, wydaje zgodę. Chyba że zmieni się na przykład znacząco skład rady, wejdą w jej skład tacy ludzie, którzy będą przeciwni darmowej komunikacji i coś w przyszłości z tym zrobią. No oczywiście taki scenariusz gdzieś tam kiedyś może wystąpić. Natomiast jestem rzecznikiem prezydenta, jeśli mogę mówić za prezydenta, to jego intencją jest, aby ta komunikacja była darmowa już zawsze w mieście. Gminni urzędnicy nie potrafią na razie oszacować, jakie będą mieli oszczędności z tytułu powołania własnej komunikacji. Za jeden wozokilometr gmina będzie płacić złotówkę mniej niż dotychczas. Lokalny samorząd będzie musiał również zmierzyć się z kosztami wprowadzenia bezpłatnego przejazdu komunikacji zbiorowej. Kinomuza w Lubinie poleca dramat kryminalny Więzy krwi w gwiazdorskiej obsadzie. Clive Owen, Marion Cotillard, Mila Kunis i Zoe Salanda. Zapraszamy w dniach od 1 do 7 sierpnia. Bilety w cenie 15 zł ulgowy i 17 zł normalny przez cały tydzień. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.